Witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji udział wezmą posłowie Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzewski, Jerzy Polaczek i Jerzy Schmidt. Oddaję głos. Szanowni Państwo, premier Donald Tusk, kiedy potwierdził dymisję Sławomira Nowaka, stwierdził, że to najlepszy minister w jego rządzie, zdeterminowany, odważny, budowniczy, wspaniały, zarządzający. Same pochlebstwa, żadnych wad. Uznajemy, że jest absolutnie inaczej. Dzisiaj problemem polskiej infrastruktury nie są żenujące problemy z zegarkami ministra Nowaka. Dzisiaj problemem polskiej infrastruktury jest przede wszystkim deficyt w Krajowym Funduszu Drogowym i są kolejne problemy, o których dzisiaj powiemy. Proszę traktować nasze wystąpienie jako próbę podsumowania działalności pana ministra Nowaka. Będzie to w jakiejś mierze również przyczynek do bilansu otwarcia, ale to już problem nowej szefowej wielkiego, olbrzymiego resortu rozwoju, pani minister Bieńkowskiej. Proszę o pierwszy slajd. Tak jak już powiedziałem, deficyt Krajowego Funduszu Drogowego dzisiaj to 42 miliardy złotych. Dzisiaj to koszt obsługi rzędu ponad 2 miliardów złotych. 2014 prognoza 50 miliardów złotych deficytu, zwiększony koszt obsługi. Dzisiaj Sławomir Nowak nie wymyślił nic innego, jak przyniósł do Sejmu projekt ustawy, który został przyjęty, o rolowaniu tego długu. Żadnego, zero pomysłu na zmniejszenie, na likwidację tego deficytu. Proszę Państwa, kolejny skandal, który dotyczy mieszkańców 3/4 z ogólnej liczby 380 powiatów w Polsce. Tylko 1/4 powiatów objęta jest programem Mieszkanie dla Młodych, nazywanym popularnie deweloper na swoim. To tak naprawdę beneficjentem programu są deweloperzy. Nie można przy okazji powiedzieć, że oto Sławomir Nowak zaproponował likwidację podatku, zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Corocznie zwracano około 1 100 000 000. W zamian za to deweloperzy otrzymują 550 milionów rocznie w formie wsparcia dla młodych ludzi poniżej 35 roku życia, starającego się o własne mieszkanie. No i afera już cokolwiek przebrzmiała, ale w dalszym ciągu kilkaset tysięcy klientów liczy na przerwany lot. Liczy na to, że zakupione bilety będzie kiedyś można zrealizować, chociaż ta nadzieja jest równa zeru, jeżeli chodzi o realizację. Sławomir Nowak wówczas nadzorował Urząd Lotnictwa Cywilnego, kiedy ten potwierdził koncesję dla LT Express. Gdyby Sławomir Nowak nie dopuścił poprzez decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego do przedłużenia tej koncesji, a została ona wydana niezgodnie z prawem, z zasadami prawa, o czym pisze Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie, nie mielibyśmy do czynienia z gigantyczną aferą, którą przeżywaliśmy w 2012 roku. Bardzo proszę, kolejna kwestia. To jest bulwersujący problem, który może się skończyć cofnięciem dofinansowania czy nakazem zwrotu pomocy unijnej, jeżeli chodzi o środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji drogowych. Trzeba pamiętać, że wiele autostrad, dróg ekspresowych, ale odcinków autostrad dzisiaj w Polsce to place budowy, po których odbywa się ruch samochodowy. To dzisiaj wbrew brzmieniu ustawy Sławomir Nowak doprowadził do tego, że dzisiaj wbrew brzmieniu ustawy ten ruch odbywa się na budowach, które zostały czasowo oddane do użytkowania, czyli w tak zwanym systemie przejezdności ponad 9 miesięcy temu. Opóźnienia w procesach legislacyjnych. Zapewniano nas w 2007 roku, że będziemy mieli nowe prawo budowlane, nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Minęły 4 lata rządu Donalda Tuska, 2011 rok, zero z obietnic. Kolejny rząd Donalda Tuska, nowy minister Sławomir Nowak, deklaracje, obietnice, kodeks budowlany. Dzisiaj minęło połowę kadencji, nie mamy kodeksu budowlanego, pracuje komisja kodyfikacyjna, ale o efektach jej pracy będziemy być może wiedzieli, oczywiście w postaci konkretnego projektu dopiero za 2 lata, czyli inwestorski tor przeszkód dalej tamuje proces inwestycyjny w Polsce.
pomimo butnych obietnic, pomimo nadziei tych, którzy w te obietnice uwierzyli. Kolejne kwestie będą omawiali moi koledzy. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Chórzewski. Szanowni Państwo, pan minister Nowak jest pomysłodawcą także w tych dziedzinach, które nie do końca leżały w gestii jego zarządzania. Na odprawie z marszałkami województw, z rekomendacji premiera w ramach działalności partyjnej zalecił, że w każdym województwie ma powstać spółka kolejowa. Czyli każde województwo ma samo prowadzić przewozy pasażerskie. Zaczęło się od województwa śląskiego. Województwo śląskie nie skorzystało z doświadczeń województwa mazowieckiego, żeby pertraktować z przewozami regionalnymi i przejąć po prostu część ich przewozów, tylko zgodnie z wytycznymi ministra Nowaka powołało swoje koleje śląskie. Efekt straty województwa, koszty województwa powołania tych kolei to około 500 milionów złotych. Straty gospodarcze wynikłe w trakcie wdrażania tych przewozów 100 milionów złotych i województwo musiało się z tego częściowo wycofać, bo obecnie 40% przewozów nadal prowadzą przewozy regionalne. Następna rzecz, która jest niezwykle istotna, gwałtownie procedowana ustawa, która ma umożliwić upadłość spółek kolejowych. Chodzi tu w tym przypadku o upadłość przewozów regionalnych. Według założeń tej ustawy, biorąc pod uwagę sytuację, w której obecnie znajdują się przewozy regionalne, ta spółka upadnie natychmiast po wejściu w życie ustawy. Szacowane straty gospodarcze mogą przekroczyć 2 miliardy złotych. Szanowni Państwo, no duże osiągnięcie, bo jaka była sytuacja w momencie, kiedy pan minister Nowak został ministrem? Zarządy spółek to koszty były około 3 milionów złotych. W trakcie jego rządów, koszty zarządów spółek, wynagrodzeń zarządów spółek wzrosły do kwoty około 15 milionów złotych. No bagatela trzykrotnie, gdy jednocześnie wynagrodzenia, realne wynagrodzenia pracowników prawie nie rosły, a w spółkach kolejowych właściwie się nie zmieniały. Widać wyraźnie, co się stało z wynagrodzeniami miesięcznymi. To prezesów do około 100 tysięcy złotych średnio, członków zarządu w granicach 60-50 tysięcy złotych. Patrząc na to, można powiedzieć, że grupa osób, która w tym czasie weszła do rządzenia, tak naprawdę nie usprawniła i nic dobrego nie wniosła w zakresie funkcjonowania przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. No, można powiedzieć, że ta grupa osób w czasie kadencji sprawowania władzy po prostu uzyska mandat finansowy na życie. Mamy sytuację taką. Znano już z wielu państwa także audycji, artykułów, fotoradary, które miały stać się środkiem wychowawczym. Z punktu widzenia zalecenia byłego ministra finansów, że mają dać ponad 1 mld złotych utargu do budżetu, były instalowane w takich miejscach, które były niespodzianką dla kierowców, gdzie trudno nawet dookreślić, że fotoradary w tym miejscu służą bezpieczeństwu ruchu drogowego. Spowodowało to, że te fotoradary stały się udręką kierowców, stały się utrudnieniem, które jest społecznie nieakceptowalne. No i z tego tytułu doprowadziły do rzeczy niezwykle groźnej. Do rzeczy takiej, w której obywatel, nie przestrzegając przepisów, tak naprawdę szuka drogi do ich obejścia, ostrzeganie się w ramach CB Radia i tak dalej, czyli w pewnym sensie nikt nie czuje winy z tego powodu, że nie przestrzega tych przepisów. Poczynając zresztą, jak Państwo pokazywali, od osób zarządzających krajem. No i wprowadzona ustawa, bardzo mocno naciskana ustawa o kierujących pojazdami. Przypomnę, że kodeks drogowy, dokument prawny, który regulował sposób poruszania się po drogach polskich, to jest w granicach, dokument w granicach 300 stron, więc dosyć bogaty. I obok tego kodeksu drogowego weszła ustawa o kierujących pojazdami, to jest z rozporządzeniami 960 stron.
Podstawowa rzecz, którą miała dać, miała dodatkowo zasilić województwa w pieniądze. Dlatego znaleźliśmy się w takiej sytuacji, jak widać. W Polsce to jest w stosunku do innych państw tylko co trzeci zdający egzamin zdaje go bez egzaminu poprawkowego. Normą jest trzykrotne, czterokrotne podchodzenie do egzaminów. Treści egzaminów teoretycznych nie zna nawet ministerstwo i nie nadzorowało w ogóle sposobu przygotowania tych egzaminów. Tak naprawdę znów nastawione jest to całe działanie na łupienie Polaków. Wywołują różnego typu, widać to zresztą z różnych przekazów internetowych, stresowe sytuacje, konflikty i spowodowało, że ilość osób obecnie przystępujących do egzaminów w stosunku do przed wejścia w życie tej ustawy to jest około 20%. Jedna z rozgłośni radiowych przeprowadziła badanie i według tego badania przeprowadzonego przez nich wynika, że obecnie w Polsce już 20 tysięcy osób jeździ bez prawa jazdy. Zaczynają jeździć bez prawa jazdy i nie bać się utraty tego prawa jazdy osoby bogatsze, ponieważ stać się na płacenie grzywien. Ta sytuacja wskazuje na trend, który w ostatnich 2 latach spowodował, że ilość osób jeżdżących po naszych drogach bez prawa jazdy rocznie powiększa się około 20%. Kilka następnych tutaj prezentacji, można powiedzieć, oceniających zaniechania Ministerstwa Transportu. Jeśli mogę prosić o kolejny slajd. Zwróciłbym uwagę, iż jedną z pierwszych decyzji ministra Sławomira Nowaka było zawieszenie przygotowań do projektowania oraz budowy kolei szybkich prędkości, a integralnie łączy się to przecież również z rozstrzygnięciem ewentualnej budowy centralnego portu lotniczego dla Polski, nowego. Te dwa projekty dedykowane partnerstwu publiczno-prywatnemu zostały odłożone, można powiedzieć, w horyzont nie wiadomo jak długi, a zwróciłbym uwagę szczególnie dlatego, o tym wspominam, iż to jedna z kluczowych zapowiedzi z expose premiera Donalda Tuska z 2007 roku, który zapowiadał, iż praktycznie w tym okresie, w którym dzisiaj choćby prezentujemy Państwu te dokonania do niedawna ministra transportu, pana Sławomira Nowaka, miała wchodzić już faza realnej budowy. Chcemy zwrócić uwagę na to, iż zakup Pendolino, nowy typ pojazdu szynowego, dzisiaj wchodzący i w przyszłym roku na polską sieć kolejową, jest produktem, który nie jest dzisiaj dostosowany do osiągania prędkości rozkładowych dedykowanych dla tego typu pojazdu. W Polsce dzisiaj około 120 km sieci kolejowej jest przygotowanych dla rozwinięcia prędkości rozkładowej Pendolino powyżej 200 km. No, mamy gwałtowny odpływ pasażerów. PKP Intercity traci co czwartego pasażera. Jedynym wskaźnikiem, który gwałtownie poszybował do góry, zwrócił na to już uwagę pan poseł Krzysztof Tchórzewski, to są płace sięgające razem z tą częścią premiową w kluczowych spółkach PKP 100 tysięcy złotych. W ubiegłym roku PKP PLK wydała 2 miliardy złotych na inwestycje mniej niż było to przewidziane. Kilka tygodni temu przy nowelizacji budżetu była redukcja o 1 miliard złotych nakładów inwestycyjnych, a jednocześnie Ministerstwo Transportu zobowiązuje zarządcę infrastruktury kolejowej do emisji obligacji na kwotę 1,5 miliarda złotych w sytuacji takiej, w której spółka ta za ubiegły rok osiągnęła stratę rzędu 700 milionów złotych, a strata, łączne zadłużenie sięga kwoty powyżej 6,5 miliarda złotych. Absorpcja środków po 6 latach w inwestycjach kolejowych to zaledwie 15%. Do niedawna w ubiegłym roku poziom podpisanych umów był, można powiedzieć, śladowy. Obecnie kontraktacja około 60%. Ostateczny termin podpisania umów to grudzień bieżącego roku i z tego scenariusza wynika w sposób, można powiedzieć, bardzo
jasne, iż Polska może utracić bardzo istotną część dofinansowania europejskiego na kolej. Kolejny przykład, bardzo bym powiedział symboliczny, w ubiegłych latach dzięki również wsparciu środkami gwarantowanymi przez rząd zmodernizowano spółkę Polskie Koleje Linowe, spółka, która osiągała milionowe zyski za ubiegły rok, choćby powyżej 7 milionów. Wydatki na inwestycje przekroczyły kilka lat wcześniej kwotę 76. Została sprzedana podmiotowi prywatnego przy potężnym, bym powiedział, oporze społecznym, zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o środowisko gmin podhalańskich, ale również opinię publiczną w Polsce. Ostatni tutaj przykład. Z jednej strony oczekiwany debiut PKP Cargo, który był przecież również elementem strategii kolejowej, ale efekt jest taki, iż wycena spółki dokonana na kwotę 3 miliardów złotych przy sprzedaży 50% akcji, to jest osiągnięcie niewiele ponad 1 miliarda 300 milionów złotych wpływów z tejże prywatyzacji. Wszystkie te środki idą do PKP SA na spłatę historycznych długów jeszcze z lat 90. przy braku wzmocnienia tego podmiotu, który powinien być nowoczesnym operatorem logistycznym w Polsce i w Europie. I taki przykład też nie tylko symboliczny, ale chcemy do tego tematu na chwilę powrócić. Budzi nasz sprzeciw. Umowa podpisana między Polską a Litwą, sygnowana przez ministrów transportu, która na obszarze 64 km granicy powietrznej między Polską a Litwą tworzy funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej, dający podstawę prawną do przekazania około 25% przestrzeni powietrznej w zarządzanie naszemu partnerowi po stronie litewskiej. Komisja Europejska, zwracamy na to uwagę, nie narzuca na jakiekolwiek państwo obowiązku przekazywania takiego zarządzania częścią przestrzeni powietrznej i żadne z państw europejskich takiego rozwiązania nie zastosowało. I taki kolejny, tutaj jeśli mogę prosić o slajd. Chcemy zwrócić uwagę, że ta tak zwana racjonalność w cudzysłowie w kontekście tej umowy polsko-litewskiej to koszty obsługi w przestrzeni zarządzanej przez partnera litewskiego 30% droższe niż Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ministerstwo Transportu na pytanie już w finalnej fazie tutaj omawiania tego projektu umowy przed jej ratyfikacją przez Sejm stwierdziło lakonicznie, że trzeba takie analizy przeprowadzić. To wystarcza za jakikolwiek komentarz oddający kompetencje osób, które tego rodzaju projekt pilotowały. Bardzo proszę, pan poseł Schmidt. Szanowni państwo, pan minister Nowak bardzo lubił chwalić się swoimi osiągnięciami w zakresie budownictwa drogowego, ale oprócz tego, co on tak bardzo, czym tak bardzo lubił mówić, to jeszcze jest druga strona tego medalu. To jest, szanowni państwo, lista na poprzednim slajdzie, lista firm, takich większych firm polskich i zagranicznych, które zbankrutowały w wyniku prac na polskich drogach i autostradach. Kapitał krajowy, kapitał obcy. Chciałbym tu zwrócić uwagę, firma Alpinebau. Do tej pory jeszcze zobowiązania w stosunku do podwykonawców nie zostały wypłacone. Generalna dyrekcja wykręca się faktem, że ta firma ogłosiła upadłość w Austrii, w związku z tym nie może wypłacić zobowiązań, które Alpinebau zaciągnęła w stosunku do tych podwykonawców. O problemach podwykonawców mówiliśmy wielokrotnie. W marcu ubiegłego roku w tym składzie byliśmy pod Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych przy ulicy Żelaznej, gdzie tłum zdesperowanych podwykonawców domagał się swoich pieniędzy. Niestety znaczna część tych osób już pobankrutowała i swoich należności nie dostała. W stosunku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wielkie firmy z kolei zgłaszają roszczenia. Około 4 miliardów złotych jest już zgłoszonych roszczeń.
około 6 miliardów jest w przygotowaniu. A mimo to, że wydano tak gigantyczne pieniądze, to pytanie, czy rzeczywiście spójność komunikacyjna Polski na tyle się poprawiła, aby było warto wydawać tak ogromne pieniądze. Tam były wymienione też drogi A1, autostrady, które zostały zatrzymane w polu. A4, ta autostrada, która miała łączyć południe Polski, Niemcy, Polskę na Ukrainę, niestety też zatrzymała się w polu i niestety nie ma szans na dalsze jej realizację, przynajmniej wydającej się przewidzieć przyszłości. Kolejna sprawa to jest funkcjonowanie systemu Viatol. Ten system miał zapewnić funkcjonowanie, miał zapewnić finansowanie rozwoju systemu drogowego. Co się okazało? Według raportu NIK ponad 600 bramownic, które ustawiono na terenie Polski, zostało ustawionych bez pozwoleń na budowę. Zainstalowane urządzenia pomiarowe nie są poddane kontroli meteorologicznej. To oznacza, że tak naprawdę nie ma pewności, czy one dobrze mierzą to, co mają mierzyć. Drastyczne kary dla użytkowników dróg, ich wielokrotne naliczanie. W pierwszym okresie szczególnie działania systemu Viatol mieliśmy do czynienia z przypadkami, w których kilka kary w wysokości nawet do 300 tysięcy złotych były naliczane kierowcom, którzy korzystali z płatnych dróg. Potem okazało się, że te kary może niesłusznie zostały naliczone, niemniej jednak ciągle te obciążenia tych ludziach spoczywają. Mówi się też o tym, że niestety jeden z tak ukaranych popełnił samobójstwo, bo nie był w stanie rozwiązać tych problemów, które wiązały się z tymi obciążeniami. Farmy wiatrowe. Brak uregulowań dotyczących lokalizacji farm wiatrowych powoduje zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Jeżeli taka maszt stoi w odległości 100 metrów, a czasami mniej od zabudowań, w których mieszkają ludzie, to jest oczywiste katastrofalne skutki, które to może przynieść. Ale to też jest zniszczenie krajobrazu. Ostatnia informacja, chęć stawiania wielkich 200-metrowych masztów pod Giżyckiem, nad Niegocinem. Drastyczne obniżenie cen nieruchomości w obszarach, które farmy wiatrowe powstają. I wreszcie chcieliśmy temu zaradzić. Został zgłoszony projekt, który miał uregulować te sprawy, projekt ustawy. Pan poseł Andrzej Adamczyk był przewodniczącym specjalnej podkomisji. Niestety odrzucono ten projekt, nie chciano nad nim pracować. Uważano, że nie trzeba tej sprawy w ogóle regulować. Następna sprawa. Przekop Mierzei Wiślanej. Jest to ewidentne ograniczenie suwerenności Polski, bo dzisiaj Federacja Rosyjska tak naprawdę też wywiera wpływ na żeglugę na polskich morzach terytorialnych, na polskich wodach terytorialnych. Sabotowanie decyzji rządu z 2007 roku, rządu Jarosława Kaczyńskiego, który podjął decyzję o przekopie Mierzei Wiślanej. Blokowanie tym samym rozwoju Powiśla, Żuław i Elbląg. Gospodarka morska. Brak jakiegokolwiek zainteresowania rozwojem gospodarki morskiej ze strony ministra Nowaka. Ignorowanie projektu uczynia z Gdyni portu głębokowodnego. Ma to niezwykle istotne znaczenie, aby to właśnie Gdynia była tym głównym, centralnym portem południowego Bałtyku. Nie ma w tej sprawie zainteresowania. Brak reakcji na zagrożenia wynikające z lokalizacji gazociągu Nord Stream w okolicach Świnoujścia. I wreszcie temat też niezmiernie ważny. Ochrona brzegów morskich. Ze względów przyrodniczych musimy stale chronić polskie brzegi, bo tak płyną prądy, tak wieją wiatry, że po prostu polski brzeg jest zabierany przez wodę Bałtyku. Ale w ciągu ostatnich 2 lat ograniczono na to nakłady, nie zrealizowano przyjętych planów. W związku z tym też i Komisja Infrastruktury odrzuciła informację rządu na temat realizacji tego programu w roku 2012. Szanowni Państwo, o głębi politycznej odpowiedzialności pana ministra Nowaka w takim pierwszym słowie na koniec, które powiemy, może świadczyć sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli za 2012 rok. W tym sprawozdaniu NIK mówi, że dogłębnie z inwestycji drogowych dogłębnie skontrolował jedną, realizację projektu inwestycyjnego budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. To jest jedyna inwestycja, która została dogłębnie skontrolowana. I otóż w wyniku tej inwestycji Najwyższa Izba Kontroli wnosi do prokuratury wniosek o przeprowadzenie postępowania
skutek popełnienia przez funkcjonariuszy publicznych, którzy nie dopełnili swoich obowiązków w zakresie starannego gospodarowania środkami publicznymi oraz nadzoru nad ich występowaniem, czym spowodowali szkody majątkowe majątku Skarbu Państwa w wielkich rozmiarach, to jest na kwotę 150 milionów 600 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, to swego rodzaju podzwonne, to rekwiem Sławomira Nowaka. To tylko niektóre z zarzutów, które kierujemy pod adresem niekompetentnego, nieudolnego ministra transportu, którego premier Donald Tusk nazywa wspaniałym ekspertem, tym, który potrafił podnieść z nizin infrastrukturę Rzeczypospolitej. Gdyby nam dane było pisać wniosek o wotum nieufności dla Sławomira Nowaka, to jego uzasadnienie, czytanie jego uzasadnienia zajęłoby kilka godzin czasu. My bez kwerendy, mówię tutaj o posłach dzisiaj uczestniczących w tejże konferencji prasowej, bez szczególnej kwerendy, tylko to, o czym pamiętaliśmy, przybliżyliśmy te negatywne zasługi pana ministra. Jest to tym przykre w swoim wymiarze, że raport otwarcia dla pani minister Bieńkowskiej staje się raportem dramatycznym. Dziękuję i bardzo proszę o pytania. Mikruta, Polsat Wydarzenia. Panowie, dzisiaj Sławomir Nowak złożył oficjalnie wniosek o pozbawienie go immunitetu. Czy po tym wszystkim, co powiedzieliście, życzylibyście Sławomirowi Nowakowi powrotu do aktywnej polityki? Panu ministrowi Nowakowi nie trzeba życzyć żadnej w tej dziedzinie, ponieważ dalej jest posłem, a więc dalej będzie uprawiał aktywną politykę. Tutaj na to nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie nic poradzić, chyba żeby się zrzekł mandatu. Nie przypuszczam. A wyobrażacie go sobie znowu na eksponowanych stanowiskach? Panie dyrektorze, na razie jesteśmy parlamentarzystami, którzy tak samo jako opinia publiczna zagubili się w pięciu już kolejnych wersjach tych przyczyn, które stanowiły podstawę do dymisji ministra transportu. Można powiedzieć w przenośni, że przysłowiowy, symboliczny drogi zegarek stał się powodem do tego zbiegu okoliczności, jak to wczoraj określił premier Donald Tusk, i 1100 pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 800, około 50 pracowników Ministerstwa Transportu znalazło się w nowym resorcie, trudno powiedzieć jeszcze jakiej nazwy. W odpowiedzi na pańskie pytanie, moja własna refleksja, z którą dzielę się już od kilku dni, również z mediami. Otóż w najnowszej historii Rzeczypospolitej nie mieliśmy tak złego i niekompetentnego ministra. Mam nadzieję, że jeżeli Sławomir Nowak wróci do aktywnej polityki, zajmie się zupełnie innym obszarem, nie polską infrastrukturą. Nie chcę nikomu życzyć źle, ale nie widziałbym i nie chciałbym widzieć ministra Sławomira Nowaka zawiadującego polską infrastrukturą. To już się skończyło, panie redaktorze. Dzisiaj problemem Sławomira Nowaka są jego zegarki, rzewne opowieści o tym, jak nie dojadała rodzina, kiedy składała się przez 2 lata na jego zegarek, oszczędzała i tak dalej. O tym będzie miał okazję mówić w sądzie. To jest problem Sławomira Nowaka. Naszym problemem dzisiaj jest deficyt w wydatkach w zakresie polskiej infrastruktury, o czym dzisiaj śladowo mówiliśmy, a naszym problemem Rzeczypospolitej w szczególności jest bomba zegarowa, która tyka i która zostanie zapewne w którymś momencie odpalona, bo co rusz wybuchają pojedyncze ładunki detonacyjne, kolejne afery, o których co dnia słyszymy, o których co dnia dowiadujemy się o ich autorach z obszarów rządu, z obszarów kolejnych ministerstw, a przede wszystkim z obszaru Platformy Obywatelskiej. A jak oceniacie to, że wśród zegarków, które Sławomir Nowak przekazał prokuraturze, jeden był podróbką? No cóż, ja już nagle miałem okazję odnieść się do tego. Panie redaktorze, to, że Sławomir Nowak nie wpisał z drogiego zegarka do oświadczenia majątkowego, to jakby jedno. To jest kwestia złamania prawa i to będzie przedmiotem postępowania prowadzonego przez właściwe organy. Natomiast rzeczą żenującą jest, wydaje się, że minister
rządu używa podróbek. No, no można by powiedzieć tak, dzisiaj gdybym zobaczył Sławomira Nowaka, zastanawiałbym się, czy dres, czy buty sportowe, w których akurat biegnie, są oryginalnymi butami renomowanej firmy produkującej obuwie sportowe, czy jest to tania podróbka gdzieś z dalekiej Azji, czy koszulka sportowa, t-shirt, w którym minister występuje gdzieś zrelaksowany, czy jest prawdziwy, czy to jest podróbka. No to są po prostu żenujące zjawiska i no cóż tu komentować. Chciałem dodać, iż ten brak powagi w tych zeznaniach przecież nie tylko wobec marszałka Sejmu, ale wobec również mediów, wobec dziennikarzy byłego ministra, trzeba zestawić jednak formalnie i można powiedzieć politycznie z odpowiedzialnością za nadzór nad wydatkowaniem 20 miliardów euro środków europejskich, które są przewidziane w perspektywie 2007-2013 dla Polski. Po prostu i te dwa fakty, jeśli zestawimy tą odpowiedzialność polityczną i państwową byłego ministra z jego piątą wersją tego, co się działo przy okazji zakupu zegarka w pracowni czasu, to bym powiedział w ten sposób, były minister Sławomir Nowak nie mieści się w pracowni czasu polskiego transportu. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo państwu